Welcome się z pasem, bar serdeczne z tej strony, Tubtek78, to jest drugi odcinek z Shadow Warrior 2. Jeśli będę brzmiał trochę dziwnie, to przepraszam, jest po prostu zimno i mam trochę głos taki, wiecie, mówiący przez nos. Ale myślę, że nie będzie wam to mocno przeszkadzać, dobra. Mamy misję pod nazwą Mój Bohater i musimy użyć fałszywej karty dostępnej, aby wejść do laboratoriów badawczych Zili. Dobra, użyjmy. Zdobądź kartę dostępu od jednego z żołnierzy. Dobra, czyli muszę gdzieś tu przejść najprawdopodobniej. O, oni tu są. Można było delikatnie naprawdę. Nic by się nie stało. Jakby po prostu mnie tak mocno nie wystraszyli, to by było spoko. Dobra, postaramy sobie to jakoś się tam w miarę uniknąć. Czy to są ci żołnierze, czy to są po prostu przeciwnicy, którzy są randomowi? Nie wiem kompletnie, gdzie oni są już. Dobra, trochę ich w miarę dużo, wiecie. Ale myślę, że nie będzie problemu. Dobra, ostatnio zauważyłem, że dźwięk jest zbyt głośny. Postarałem się to poprawić, ale widzę, że jest nadal chyba ten dźwięk jest trochę głośny. Ale chyba nie jest zły. Dobra. Czy możemy już tutaj znaleźć, załóżmy, tą kartę? Czy to jest ta karta? Nie, to jest krwawa dusza. Dobra, muszę jeszcze iść do góry. Tutaj mnie prowadzą. Przeładujmy sobie. Wiecie co? Ja chcę użyć pompy. Mam pompę? Mam pompę, dobra. Idziemy do góry i zobaczycie moją pompę. No, to jest 600 damage'a. Proszę bardzo, to są ci żołnierze. Z tego co mi wiadomo. Moja dobra katana jakaś fajna. To mi się podoba. Nowa katana zawsze spoko. Dobra, czyli to nie byli żołnierze. Tam do góry coś jest. I najprawdopodobniej myślę, że to już powinna być ta karta. Trochę się tu gubię. Dobra, tu coś mamy. Tu mamy jakieś auto, czy ja coś tu mogę zabrać? Chyba nie. To jest chyba na dole. Dobra, tam coś jest taki, jakiś punkcik zaznaczony. Być może to jest to. Tak, to jest karta. Całe szczęście, że gra mi trochę ułatwia i mi zaznaczy te punkty, które powinienem zrobić. Coś tu jeszcze jest, o właśnie. Ciasteczko z wróżbą. Tylko entropia przechodzi łatwo. Antoni Czechów. Czechow, tak dokładnie. Dobra, czy mam iść? Mam iść tutaj. A no tak. Troszeczkę się zgubiłem. Nieważne. O, dobra, dobra. A idźcie tam, wyjdźcie stąd. Ja mam pompę. Człowieku. Nie wiem, co się dzieje, kiedy ja mam pompę. Dobra. Trochę się skupiam na tej walce. Praktycznie może nic nie mówię. Jestem troszeczkę cichszy. To na pewno. Zdaję sobie sprawę, że tak na pewno jest. Weźmy sobie jakąś apteczkę, zdrowie plus 30. Użyjmy sobie teraz tej karty. Dobra, wchodzimy do środka. Przeładuję sobie szybko pompę. Teraz gdzie mamy iść? Mamy iść prosto, no ale są żołnierze oczywiście, których trzeba tutaj w miarę rozstrzelać. Dobra, kolejny żołnierz. Teraz szybko trzeba namierzyć drugich. Kolejnego raczej. Jest tutaj. Mamy energię chi albo coś takiego tutaj, nie wiem, nie jestem pewny. Punkt umiejętności otrzymaliśmy, całe szczęście. I fajnie. Dobra. Oni są, jest to bardzo utrudniające, że oni są niewidoczni. W sensie, stają się na chwilę po prostu tacy mniej widoczni, może w ten sposób. Gdzie jest ten kolejny? Dobra, bo tu można przejść. Czyli muszę wszystkich dostać się do laboratorium. A gdzie jest laboratorium? Ktoś mnie może zaprowadzi? Cóż to jest? Co to jest? Kto to jest? Może jakiś twórca tej gry albo coś takiego. Dobra, mam tu pieniądze. Czy tu coś jest? Nic nie ma. Dobra, nadal mi pokazuje, że mam iść tutaj. I zabrać kartę. Dobra, teraz mam iść tutaj. Tutaj pójdźmy. O, i tak ładnie mnie zaprowadzili do drzwi do laboratorium. Cieszę się, że ta gra jest do mnie jakby.
do mnie przystosowana, to chciałem powiedzieć. Dobra, pokój zamknięty, szyba kuloodporna, jednak się dostali. Słuchajcie sobie cutscenkę i po cutscence wracam. Secure the room. I need to examine her in person. I'm on my way. Yes, sir. Hey, you guys know a good Mexican place around here? What? Get him! Tak raz. Odcinka na odcinek staje się jeszcze bardziej popieprzona. Jestem tego w 100% pewny. Dobra, czyli na początku oczywiście tam sobie zakładnicy przyjdą i spróbują mnie zabić. Bo oczywiście te laski się nie boją, aczkolwiek te laski są mocno i to mocno popieprzone. Szczególnie jak ich szefuncio. Dobra, może już są tutaj te laski? Nie ma ich jeszcze z tego co widzę tutaj sobie. Nie wiem czy pompa to jest taki super jakby dobry... Dobra broń, wyjmę sobie po prostu katanę, mam nadzieję, że nie muszę z tym walczyć, nie, zawsze się nie muszę. Dobra, użyjmy sobie A na przykład. Weźmy sobie wszystko co tu jest i co może jest ważne. Osiągnięto limit, dobra. Lecimy do przodu. Halo, halo. Gdzież są gdzie są przeciwnicy? Na dole, tak? No dobra. Nie chciałem spadać. Teraz się tu zgubiłem. nie wiem gdzie jestem. Mam iść tutaj, mam iść tu i tu i tu. Może do góry coś jest? Nie wiem, no jakby no idę dobrze. Zobaczmy tylko gdzie są te punkty. One są jeszcze niżej. To jakby muszę zejść jeszcze na dół. Tak, muszę jeszcze zejść na dół, ale nie wiem jak tu się schodzi na dół. Jest jakaś droga. Dobra, już wiem jak się schodzi, ale nie wiem czy chcę tam schodzić, tak szczerze. Nie chcę, dobra. Zróbmy to na początku tak. Zabijmy rewolwerem sobie to coś, tego. No nie no, ja nie chciałem was wszystkich uruchomić, no. Naprawdę. Dobra, tyle słabo, że na dwa strzały one przeżywają. Próbujmy sobie uniknąć tego wszystkiego, aczkolwiek tego jest tak dużo, że chyba nie będzie aż tak łatwo. Wyciągnijmy sobie jednak tą pompę. I spróbujmy sobie ich podobijać z bliska. Niestety one mają ataki jakby zasięgowe, więc będzie to lekko trudniejsze, żeby ich dobijać z bliska. Ale nie będzie chyba źle. Mogę ci dobić? Dobra. Myślę, że nic mi nie robisz po prostu i chciałem cię oszczędzić. Ale skoro już tak jest, to czemuż by nie? Przeciwników zyskujesz karmę, jeśli zbierzesz wystarczającą ilość karmy, awansujesz na kolejny poziom. Okej, czyli już wiem po co jest ta karma. Już myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, coś niepotrzebnego itp. itd. Tu jest jakaś amunicja. Nie, to są pieniądze. Dobra, czyli się opłaca otwierać takie jakieś skrzyneczki i tego typu.
Dobra, idźmy po prostu do przodu. Dobra. Wiecie co, rozegrajmy to w ten sposób. Dobra, oni są niewidoczni, ale spokojnie, headshoty to jest, headshoty to jednak dadzą mi tutaj dużo w tej grze. Przeładujmy sobie rewolwer. Ja się trochę czuję tutaj taki rewolwerowiec. Dobra, oni są do góry. Oni są do góry, muszę po prostu obejść takie, wiecie, jedno wielkie kółko. O nie. Dobra. Podajmy na hita już. W miarę. Ale mi trochę zadał cios mocny. Dobra, weźmy tą nowszą kataną. Trafiłem go? No nie! Ej, ale on jest niewrażliwy na noże. Teraz czaiłem dopiero. Ej, no dalej, bo będę musiał się poleczyć. Zaraz spadnę i będzie przypał. Nie wiem, gdzie ty jesteś, mordo. Mordo, mordeczko, nie chcę padać. Padłeś? Tarczę ma... Co za chory przeciwnik! Myślałem, że on jest jakiś łatwy. Mogę cię już, mordę, uderzyć? Coś tego jest... Nie, dobra. Wolę po prostu sobie zrespić innych przeciwników obok mnie. Tak nagle. Okej. Okay. Zadajemy teraz jakieś 160 damage'a. Jesteśmy blisko. O, dobra. Udało nam się to zrobić. Mamy kartę. Mamy jakieś apteczki. Mamy jakąś nową broń w ogóle. Czy to jest... Mamy ją już jakoś przy sobie? Coś? Mamy. I fajne. Spróbujemy sobie tym pobić. Użyjmy sobie ku. Żeby się trochę podleczyć. I to jest tu. Dobra, używamy karty i wbijamy do niej do środka i... Ja się boję, że tu jest ta laska, która przed tym... O, to jest ona, dobra. Ja z tą porozmawiam. Nie wiem, w jaki sposób. Może umiem jakiś arabski, aramejski, w ogóle inne języki Biblii, ale... Ja się boję, że ona po prostu się zmieni w potwora, bo to tak idealnie wygląda. Wezmę myszkę, która może przeszkadza. Czyń wedle swej woli. Dobrze prawi. Będzie jakiś potwór w ogóle po lewej. Mam nadzieję, że ona nie zrobi się w tego potwora. Albo oni po prostu wyskoczą i zrobią na takie, wiecie, a kuku i nie ma. Ale ma jakieś rany na tym brzuchu? Czy to jest taka ułożenie bluzki? Wiecie, w takich satysfakcjonujących filmikach, gdzie po prostu w jedną stronę ciągną rękę i w drugą i ona, te brokaty zmieniają jakby kolory. Tyle. On ją bierze? Jesteś pewny, że chcesz ją zabrać? Spójrz się jej w oczy. Bo ona chce cię zeżreć. Zeżreć, przepraszam. Że on je zamknął? Listen, I would love to stay and catch up, but I've got this possessed girl and she's... Nie, proszę cię, nie bierz tej kobiety, nie chcę z nią biegać. Że ona mnie ugryzie na 100%. Dobra. O. Całe szczęście nam się udało. Może biblioteka. W tamtych czasach może nie wiedzieli, co to książki. Tak fajnie wygląda. On robi mega dużo rzeczy. A on mówi, no to jest takie prościzna, wiecie. Spokojnie, nie trzeba. Dobra. On, mówiłem, że on wygląda jak typek z Gothica i... On ma tą samą moc w gotiku. No to i pomóż. Zamknąć.
Dobra. It's also my couch, but it's clean. But shit you up this place. Why can't she just stay here? I need a soul she can co-locate with. You need a... Her body has been corrupted. If I do not separate her soul from it in the next few minutes, it will become corrupted as well, and she will be gone forever. That is pretty fucked up. Once her soul is removed, we can fix her body. Then she can re-enter it. But in the meantime, I need a place to keep it. Her soul? Seriously? I did something like this once before, and it did not end well. In truth, you are my only option. Well, keep it in your soul, then. I can't. I'm performing the ritual. Oh, there's rules. That's convenient. She's too far gone. I have to start. I'm not getting paid enough for this shit. I am the Night's Mirror. What are you doing to her, old man? Shit, it's blood across the sky. Are you ready? Ready? Ready for what? Hello? Who is that? It's me. Kamiko? The girl from Zilla Labs. Yeah. The one I rescued? I'm not sure. I don't remember much. Where are you? I don't know. Where are you? I'm not sure. Everything got so loud, and it all went black. Well, have you tried opening your eyes? It actually hadn't occurred to me. Are you okay? Smith! I'm fine. I just... Where am I? Kamiko, are you okay? She's all right. She just told you. Wait, this is the weirdest... Is this my body? Wait, are these my fingers? Wait, who's talking? I didn't hear anything. In my head, I keep hearing... In your head? Am I... Can you hear me? Is she... Okay. I think it worked. Kamiko's soul has been temporarily placed in your care. Are you serious? Serious? It's really rather miraculous. That's not the word I would have chosen. I'm riding shotgun with this dimwit? Do you understand, Kamiko? Everything is going to be all right. Right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. I lost my job, and then my boss tried to kill me, and now I'm stuck inside the head of some wannabe ninja! She's great. How long do we have to do this for? Dobra, czyli po prostu Kamiko utknęła nam w głowie, żeby przeżyć. Super! Mam nadzieję, że nie będzie nam jakoś przeszkadzała w tej grze. Nie chciałem ją nosić, to się zemściła. Proszę bardzo. Takie są kobiety. dobra. Gdzie mamy teraz iść? Gdzie? Do góry? Piłę mogę zabrać? Mogłem zabrać, ale fajnie. To też? No, ale fajnie. Aha, czyli mam zabrać ten sprzęt, czyli mam po prostu misja zabierz wszystko, co może ci się podoba. To jest spoko. Kobieto, zamknij się, proszę. dobra, lecimy tam. Myk. I na dół. Dobra, mam z tą porozmawiać. Master Wang! It is a pleasure to meet you. I've heard a lot about you. All good, I hope. It's a pleasure to meet you. Fucking kids. Nie miałem z tobą porozmawiać. Mordo. Hey, what's going on, Hideo? The usual. Training, vigilance. I've taken over the kung fu sessions for Master Smith while he works on a cure for Kamiko. No, czy on próbuje znaleźć lekarstwo? Dobra. We have to be ready at any moment. For what exactly? Dobra, wygląda jak XXXTentacion, ale dobra. I'd say you remind me of me, except you're about as far from me as humanly possible. Thank you, sir. I'm not sure how to take that.
Master Smith asked me to show you some of the chi techniques we have developed here. With your training, they should be elementary. Fire away. I'm always up for new and better ways to fuck shit up. Dobra. Mój bohater, misja główna zakończona. Dostaliśmy 2 punkty umiejętności. Umiejętność ukrycie, czyli starożytna technika ninja pozwala na ukrycie swojej obecności. To jest spoko, będę mógł się zakradać. O, jeszcze za... Zaibatsu. Broń biała. Obrażenie 36, szybkość ataku 2-0. 50% obrażeń jak od ciosu mocy, gdy broń ma amunicję. To ma amunicję? Dobra, dzięki. Jak zawsze nie mogę w to kliknąć. O, ale zarąbiste te miecze. Ej, dobra. To jest super. To ma amunicję niestety. Nowe misje, różni bohaterzy, coś tam bla bla bla. Dobra, w każdym razie skończyliśmy misję główną, którą dzisiaj szykowaliśmy. Więc tak, dzięki wielkie za odcinek. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę albo w dół, to od was zależy. Subskrypcję i komentarz, jeśli będziecie chcieli się o coś spytać, albo po prostu napisać: wow, fajnie, to było spoko, możesz kontynuować, żebym po prostu was widział. Więc z mojej strony to wszystko, dzięki wielkie i strzała.